MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Miściwojewski, Don Casio, siema. Siemano. Jak po konferencji, pierwsze wrażenia? Dobrze ogólnie, no oni się tam sami powyjaśniali, wiesz, niby najbardziej doświadczony panel, taki zawodnicy na wielu konferencjach byli, a kurwa się przekrzykują w Czechach, robiłem briefa. Wszyscy zawodnicy byli z naszego panelu, jak mówiłem, głównie do Gladiatorów, bo ostatnio mi się nie podobało, że w trójkę do mikrofonu i to wiesz, dla widza jest ciężkie do oglądania. No, ciężko, to ciężko, chaos. No i ci tak samo, kurwa. O, jeszcze o jakiś kurwa, mefedronach gadali, w trójkę się dobrali, kurwa. To niech idą się, spotkają prywatnie, niech sobie, kurwa, robią to, co na after party i sobie gadają o takich rzeczach, a nie tutaj, wiesz, jak konkretne pytanie zadaje temu Ćpańculi, to on megafonem próbuje zagłuszyć, taką taktykę sobie znalazł, bo on jest debilem, on jest głupi. On już drugi raz, gdy słyszy o teście na inteligencję, nie wiem, czy ludzie to wyłapali, że, bo na Koloseum było, jak Gosia mnie pytała, znaczy tam mieliśmy rozmowę, to tam on zadzwonił i też o teście mu powiedziałem na inteligencję. Teraz też to on tak gasi pizdę. Tak jak słyszy, nie? Testy narkotykowe to chętnie by robił, bo i tak wiadomo, że co mu wyjdzie, nie? Że jest kurwa naśpany fest. Nie no słuchaj, no gdyby był pewny, że coś mu wyjdzie, no to by ich chyba nie chciał robić, nie? No, no jak nie, no każdy i tak wie, co on kurwa ma tam w swoim organizmie. Słuchaj, a ty jakiś taki cichutki dzisiaj byłeś? Jak nie ty? No nie, cichutki, no ja nie potrzebuję się, no wiesz, jak oni konwersują, w trójkę się przekrzykują, o kurwa, kto więcej mefedronów pierdolił, to po co mi się tam angażować w tą konwersację? No nie czułem potrzeby. Niech sobie konwersują, no kurwa, się przekrzykują jak debile. Ja mam z nim face to face w piątek, po ważeniu. To ja go jeszcze tam, wiesz, docisnę spokojnie. Kto jak prowadzi? Jowko? No mam nadzieję, że Jowko, nie? Za dymę. Słuchaj, jedziemy dalej. Zamknął boksera. Ja wiem, że bokser nie bije, ale co? Jakieś tam wrażenie chyba zrobiło, co? Mega, mega. Nie, no, no nie, wcale. No. Fajnie, fajnie, że się podbudował. Nie wiem, czy zauważyliście, jak on nagle zaczął gadać. Nagle taki żywy do tego mikrofonu, ty jak... No dziwisz się? Ja jakbym zamknął boksera, to bym człowieku. No kurwa, ty, te boksery takie są słabo podkręcone, że to nie jest problem zamknąć go. Aha. Dobra, ale trochę zobacz, dopakował, kawał chłopa się zrobiło, ale przyznał mi się w wywiadzie, że na punkty z tobą nie wygra. I teraz pytanie, czy w dużych rękawicach jest ktoś w stanie ciebie coś znokautować, nie? No zobaczymy, no Arek będzie próbował, więc ja go kurwa zabiję po prostu, no naprawdę chcę mu tam kurwa krzywdę zrobić. Już będę widział, że nie będzie miał siły, to będę go karał. Nie to, że go pierdolę i znokautuję, tylko będę go karał, żeby cały czas łapał kurwa jak, wiesz, jak wieloryb te powietrze. Hollywood. No Hollywood się włączy, bo ten rok zaplanowałem, że wraca stary Don Casio, trenuje i go kurwa zajadę, nie? No ty w ogóle jakie tempo startów masz? Cały czas coś. No ten rok chcę taki, wiesz, wrócić stary Don Casio, bo ostatnie ponad 2 lata to lałem, tak jak otworzyliśmy tego Prime'a, to bardziej się tak skupiłem na tej stronie biznesowej, olałem te treningi, jakoś tak nie czułem tego flow treningowego, a teraz chcę wrócić, żeby ten stary Don Casio wrócił dla fanów, żeby kurwa mieli te Hollywood w oktagonie, no i teraz też zobaczą, kurwa, po pierwszej rundzie to już tam będę go tak karał, ale mu napierdolę, naprawdę, tak, taką mam chęć mu przypierdolić. Będę go napierdalał jak... O Jezu, no ja jestem ciekawy tego waszego pojedynku, serio. I to tak naprawdę fajna walka się wykreowała, podobno dużo siana mu daliście, drugi jego największy kontrakt w historii, w karierze. No wiesz, za taką, bo on świadomy był, że takie wpierdol dostanie i tyle będzie miał, kurwa, operacji po tej walce, że musieliśmy go przekonać hajsem, nie? On był świadomy, że idzie, kurwa, na rzeź, kurwa, ale będę go, kurwa, deptał. Jebano. A ty by dużo siana macie, co? Szmatę. Mamy dużo. No, a co, mało? A co, mało? Mało, kurwa? No nie wiem, no słuchaj, ja tam od przelewów nie dostaję. Jóźwiak musiał fen, kurwa, zamknąć, bo nie ma hajsu i przyjść się bić do Prime. I zobacz, jak on wygląda. Dietę stracił prezesowską i zobacz. Coraz gorzej, nie? Człowieka. Ania już odbita. Widziałem. Ale widzicie, wśród takich przyjaciół wilki zająca zjadły. Babę odbiłeś mu. To nie jest mój przyjaciel przecież. No to kumpel. Kolega, no a kolega, no to co? Sparing widziałem. Nigdy kurwa dupy nie odbiłeś.
Słuchaj, na spotkaniu. Ja też to nie odbiłem, bo ona sama przyszła. Więc wiesz. A kto robił zdjęcie? Co? A kto robił zdjęcie? Adam Góral taki, mój tak? kolega, no. To myślałem, że Paweł robił zdjęcie, a to nie. No dobra, mniejsza z tym, chcieliby się... To on by kurwa, przecież on by załamał się, jakby tak. zobaczył takie zdjęcie. Przecież tam Pawła w ogóle nie było, Ania była ze mną prywatnie. Aha. Byliśmy sobie, wiesz, tam okay. łódeczką popływać, spacery po Starówce. Łódeczką! No. Po Wiśle, ta, albo nie, w ogóle po morzu. No. Nie, to było w Gdańsku. To nie wiem, co tam jest, jak... Motława, nie? Chyba. Chyba tak. Ja się nie znam. Po morzu. Ja się nie znam na tych jeziorach. Na jeziorach, dobrze, Kasio. Dzisiaj nowy garniturek. Jeszcze takiego nie miałeś, co? Do Modynysa, pani Grażynka, pozdrawiamy serdecznie. Ty, ale a pani Grażynka, trochę jej tych klientów przybywa, czy nie? Czy ona tak ci szyje te garnitury i ona nic z tego nie ma? Nie, no na pewno przybywa, pewnie dużo, no. Ale no na pewno się lubimy, więc lubię jak wyglądam w jej garniturach. Całą ekipę tam pozdrawiam od pani Grażynki. Nie, no na pewno przybywa, nie? O, właśnie, nie, słuchaj. Sami automatycznie, też? Sam zauważyłeś, że jak mnie z daleka widzicie w garniturze, to już jest taki efekt od razu automat. O, do Modynysa. Tak, nie, tak. No nie to, jest taki. To już jest taki mem w ogóle, tak, no nie? Tak. Pani Grażynka, chcielibyście zrobić starcie Pawła z Arkiem? Wolałbym Jabłczana, żeby go kurwa jeszcze dobił tak po mnie. O, kto zjadł? Ja że... Z Hiszpańculą. Okay. Widać, że go nie lubi, kurwa, Jabłczan. No, powiem ci, prywatnie. Ja będę, bo ja ogólnie przekleństw nie pikam, ale niektóre słowa muszę pikać, no nie, bo jest za grubo i tam jest połowa wywiadu taka, z Jabłczanem. Tak? On się tak odpalił, że masakra. No, bo mi opowiadał, to i tak byłem delikatny, ale chyba przez to, że oni tak konwersowali tam w trójkę, kurwa, do mikrofonu, darli tą japę, bo kurwa nie umieją w inny sposób zaistnieć. No ale bym wolał Jabłczana zobaczyć, stracą go na pierdoli. A może ty się weź z tym, złap z prezesem hali w Gorzowie? Nie, no a po co mi to, wiesz, ich gra polityczna, to przecież to nie... Myślisz? Nawet, nie dyrektor hali, tylko wiesz, tam władzę, bo przed wyborami to było chwilę i chcieli... A widziałem, że tam ludzie im hejtują, że kurwa nic w tym Gorzowie nie robią. Jeszcze tutaj nam próbują zapis jakiś wjebać, że oni w każdej chwili mogą ingerować w naszą kartę walk. No to wiesz, no oni są popierdoleni chyba. Wiesz, to jebać ich, my zrobimy sobie tutaj w studiu. Ważne, żeby ludzie na pay-per-view mogli obejrzeć te show. Większość i tak ludzi ogląda w pay-per-view, więc no na tym się skupiliśmy. Boże, jak ja się cieszę, że nie ma tej gali w Gorzowie. 5,5 godziny zaoszczędzone, stary, w jedną stronę. Jest 11 godzin w trasie. I jeszcze hotel. Wiesz, jakie to są koszta? No są, no ale widzisz, no chcieliśmy coś dla widzów zrobić, a Gorzów odmówił. No ty się cieszysz pewnie, inni też niektórzy się cieszą. Adam z TV nie. reklamy, zobacz. Lampę mi musiał pożyczać, bo tu pieniędzy no, nie ma, ma BNP. TV reklama rządzi, kurwa. No, rządzi. Nie, no mówił, że parking se na całą dobę opłaci, a ty zaraz no. musisz zapierdalać, nie? No właśnie. Bo na 30 minut opłaciłeś. No ja już... Już się kończy parking. Kasio, to co? Ostatnia sprawa. Ty teraz z Teńculą, Paweł Jóźwiak z Jabłczanem, ale kolejne starcie Jabłczan kontra Arek. Przewertuj to wszystko. No mam nadzieję, bo ja, ta, Jabłczan napierdala Pawła, ja Ćpańculę. No, w takiej no formie i Pawła, potem, to... potem bym wolał Jabłczana zobaczyć w tym MMA, kurwa, niech Arek sobie waży tyle, ile waży, bo on tu pierdoli, że on jest MMA-owiec, kurwa, albo K1, kurwa. To są, te, wiesz, to jest ten sam case, co ci pierdolą, to dawaj łokcie i potem żadnego łokcia, kurwa, nie ma. No tak miał, kurwa, walkę w K1 z Wiewiórem, to dostał na pizdę jak pies. Kurwa, ale mu wpierdolę w sobotę, naprawdę. A wy jak chcecie zobaczyć tę walkę, to kupujcie pay-per-view na primema.show, nie, prime show, nie, primema.show.tv, tak? primema.tv. O, tam, dzięki, na razie. Na razie, cześć.